Cześć, popatrzcie, jak śniegiem przysypało. Dzisiaj będzie taki luźny odcinek, taki bez składania, wrzucę go od razu po nakręceniu. Tak ogólnie raz na jakiś czas sprawdzam kondycję roślin, także pomyślałem, że w pewnym sensie sprawdzimy ją razem. Czyli jak to wygląda moimi oczami. Od czasu do czasu, jak się ma taką zimownię, trzeba przyjść sprawdzić rośliny tak szczegółowo, czy coś się z nimi nie dzieje, szczególnie małe sadzonki, bo te starsze rośliny sobie bez problemu dają radę, rzadziej umierają, że tak powiem, natomiast mniejsze sadzonki czasami nie idzie, czasami można nie spostrzec, a sadzonka zaczyna się psuć właśnie przez ten okres zimowy, jest za mała, żeby przetrwać taki właśnie okres zimowy i od czasu do czasu robię taki generalny przegląd. Właśnie dzisiaj taki przegląd zrobię, także zrobimy go po prostu razem. No to jedziemy po kolei. Więc tak, półeczka, ananas w porządku, tu mam basioka w porządku, tu jest taki basiok odsadzony, ale on tu zostanie, bo to jest taka sadzonka, takie resztki, które z doniczki były. Mango z tyłu jest na wyrzucenie, zachorowało, nie wygląda dobrze. Niech sobie stoi do wiosny, zobaczymy co będzie. Tu jest wszystko fajnie. Tu zauważyłem już wcześniej. Jest to Annona marikata, podobno. Coś się zaczyna dziać z drzewkiem. Niby wygląda dobrze, ale pieniek ma takie objawy, jakby coś przygnił. Więc ja go zabieram do środka, wrzucę go do doświetlarki na parę dni, żeby się obudziło. No i potem pójdzie na parapet do takiego cieplejszego pomieszczenia. Także odkładam sobie go na bok. Co tam dalej? Tu jakieś różne drobnice, w porządku. Zostawiłem dwa takie krzaczki, najgorsze, nie pamiętam nazwy tego, mam resztę w domu. Chciałem zobaczyć, czy dobrze zimuje. No widać, że dobrze. To tak przyszłościowo chciałem wiedzieć, jakie warunki te drzewko potrzebuje. Kiedyś nakręciłem od nich odcinek, to jest taki żółty owoc, który kupiłem w markecie raz jedyny i więcej go nie widziałem. Mam tych sadzonek chyba około 8 czy 9, dwie takie najgorsze zostawiłem tu i obserwuję, jak zimują. Młode cytrynki, czy tam coś takiego na do szczepienia, trzymają się fajnie. Liczy, które było w ostatnim odcinku, bardzo fajnie się trzyma, liczy jest hardkorowe. Bardzo dobrze wytrzymuje zimy właśnie w takim chłodnym pomieszczeniu, a w przeciwieństwie do waszych parapetów, to właśnie takie chłodne pomieszczenia są idealne i w takich właśnie miejscach powinno być liczy przechowywane. Jedziemy sobie dalej, tak tą stronę. Wszystkie większe krzewy w porządku. Tu widzę, że nawet już pączki się zaczynają wypuszczać, basio w porządku. Ta mandarynka straciła liście już jakiś czas temu, ale ma pączki już takie zalążkowe gdzieś tam w kątach, gałązek i liści, więc jest ok. Tam z tyłu jest wszystko ok. Widzę, że na wyprzedaży kupiony storczyk, czy orchidea ogrodowa, jakoś tak to się nazywa, zaczyna wypuszczać, o widać, to jest orchidea ogrodowa, coś takiego. Jakieś grosze to było jesienią na wyprzedaży. Mango jest ok, ma pączki takie fajne, ale nic się z nim nie dzieje. Drugie mango też, trochę go tu przełożyłem do jasnego, choć trudno mówić o jasnym, że jak teraz słońca w ogóle nie ma, mogłoby trochę słońca być. Co tam z tyłu widać i słychać? Wszystko tam wygląda dobrze. Tam jest cała banda sadzonek, tam gdzieś jakiś grejpfrutów czy czegoś, to wszystko do zaszczepiania, takie przygotowanie. Z tyłu wszystko ładnie. Basioki tam widzę, jakieś z tyłu stoją, tu też jest basio, wszystko się ładnie trzyma. Taki przegląd właśnie koniecznie trzeba robić, bo jakby się tak nie oglądało dokładnie roślin, to potem można się okazać, że coś padło, nie? Popatrzcie, jak liście się sypią, to nie jest prawda, że liście się w ogóle w zimę nie sypią, bo nawet w takim dobrym zimowaniu liście się będą z cytrusów sypać. Jednak ten brak światła powoduje, że te liście, które gdzieś tam bardziej w cieniu są, będą się sypać.
Muszę tam ten tył też obejrzeć, dawno nie zaglądałem. Widzę, że cytrusy potraciły trochę liści z tyłu. Tu jest linkład, całkowicie się wysypał, w ogóle nie ma, prawie w ogóle nie ma liści. Wszystkie liście poszły. Ale drzewko jest zdrowe z tego co widzę, także wytrzyma. Dużo osób też przechowuje cytrusy w piwnicy, wtedy liście zawsze lecą. Cytrusy to i tak wytrzymują. Młode rośliny awokado, widzę, potraciły liście, zostały tylko na czubku, ale są zdrowe. Czeremoja tam jeszcze gdzieś jest chyba. No wszystko tu dobrze wygląda, nie widzę żadnych problemów. Jedno awokado z tyłu padło, takie małe. Ale zawsze paść coś musi, jak posadzimy kilka pestek, to musi coś paść. Hej, patrzcie, mandarynki jednej nie zerwałem. Wisi już prawie uschnięta, tam z tyłu. Grejpfruty są dojrzewające. Okej. Tu jest wszystko w porządku. Zajrzymy jeszcze tutaj do kąta. Kiepsko wygląda te awokado. Żyje jeszcze, ale dużo liści poszło. No generalnie awokado u mnie musi wytrzymać takie warunki. Jeżeli nie wytrzymuje takich warunków, to jest to taka gorsza roślina, która musi niestety, no albo wytrzyma, albo nie wytrzyma. Także takie są warunki właśnie takiej hodowli, że rośliny niektóre są mniej przystosowane do zimowania. No i te trzeba wyrzucić. Trzeba trzymać właśnie te, które lepiej znoszą chłód. Młode bananki, tu wszystko w porządku. O, tutaj guława traci liście, ale guławy tracą liście na zimę, to jest normalne. Jest żywa, także jest wszystko ok. Liście wypuści wiosną. Jest wszystko jak najbardziej w porządku. Z tyłu jest banan. Widzę, że go będę musiał chyba też zabrać. To jest Cavendish. Tak, żeby nie wyzionął ducha, to gościa zaraz stamtąd wyciągam, bo wygląda już dość kiepsko. Jak się popatrzy na stożek wzrostu, to tam jest niefajnie w środku. O. Pomarańcza rewelacja, bez żadnych problemów. Cytryny, wszystko, kunkwaty. Ten kunkwat w zeszłym roku stracił ten duży liście od spodu, ale dopiero wiosną. Ale zobaczymy, na razie jeszcze nic za bardzo nie leci. Choć tam najstarsze liście trochę popadały z dołu. Tu wszystko jest ok. Na tej półeczce też ok, ale ta roślinka też będzie wymagała interwencji. Wygląda dość kiepsko. Patrzę po łodydze i łodyga zaczyna robić się brązowa. To oznacza, że coś jest nie tak. Trzeba ratować. Zabieramy. Tu już mam odłożone rośliny do zabrania. Mandarynka w porządku. W porządku. O, a tu proszę bardzo. Wyrzuciłem to tutaj. Niestety padł przez zimę jackfruit. Stękał w doświetlarce i padł. Okazuje się, że przyczyną padnięcia było źle zrośnięte miejsce szczepienia. No i kolejna strata niestety. Wiosną dość duże zamówienie robię, ale to już takie rejestrowane, które przejdzie przez SWO i paczka powinna w 3 dni dojść. Także muszę ponowić zamówienie tej rośliny. Leży sobie tutaj, może coś wypuści, ale wątpię. Niech sobie stoi. Proszę bardzo, kolejne roślinki. Całkowicie w porządku. Przegląd z grubsza zrobiony. Taki przegląd robię raz w tygodniu. Taki bardziej dokładny, bo czasami można czegoś nie zauważyć. No i tak to mniej więcej właśnie wygląda. Ok, co chciałem właśnie jeszcze wam powiedzieć odnośnie
Gławy. Udało mi się kupić owoc gławy. Pokażę go zaraz w następnym odcinku, być może nawet jeszcze dzisiaj lub jutro. Kupiłem dwa owoce gławy. To właśnie ta roślina, która tu liście straciła. Pierwszy raz widziałem je w polskich sklepach, ale owoce zupełnie niedojrzałe, także nie polecam. Twarde jak kamień. To jest tak, jakbyśmy gruszkę zerwali, nie wiem, w czerwcu. W smaku jak tektura. Zupełnie bez smaku, nawet różowy kolor się jeszcze wewnątrz, bo to była akurat różowa głowa, pink. Różowy kolor się jeszcze nawet nie wybarwił w owocu, także lipa zupełna. To może przypomina to trochę arbuza, jak czasami rozetniemy arbuza, jest biały w środku, bo jest zupełnie niedojrzały. No to tak wyglądają głowy, które do Polski się sprowadza. Jedną rozkroiłem, no prawie do wyrzucenia poszło, bo zupełnie jak tektura. Na druga siedzi w doświetlarce i się opala, no może coś tam się trochę dojrzeje, zobaczymy. Także przy okazji, jak będę doświetlarkę Wam pokazywał, no to pokażę też tą głowę. Tak to mniej więcej wszystko tu wygląda. Kiepsko jest, bo nie ma po prostu słońca, cały czas jest ponuro. Jeden dzień, może 2 godziny było trochę słońca i to jest wszystko od praktycznie miesiąca już, albo nawet więcej niż miesiąca. Najgorszy okres, bo jeżeli przez zimę jeszcze trochę błyśnie słońce, jeszcze tych parę dni słonecznych jest, to te rośliny trochę tych, że tak powiem, witamin z tego słońca złapią. No a tutaj słabo to wygląda. Awokado też tak trochę choruje. Góra się trzyma nieźle, także obserwuję go cały czas. No ale tam trochę liści straciło, już może więcej niż połowę. Tu proszę bardzo, w takiej dolnej części, gdzie światła mniej dociera, już usycha. Ale jeszcze jest ok, na razie nie wymaga interwencji, chociaż jak tu interweniować w przypadku takiego dużego awokado? Chyba tylko podnieść temperaturę w szklarni i liczyć, że się trochę bardziej obudzi. Jest jedna rzecz w awokado, która już mnie cieszy. Prawdopodobnie będzie kwitło. Raz już mi kiedyś kwitło, potem stękało, bo było w domu. Teraz jest drugi rok, drugą zimę w szklarni. I zobaczcie, to jest taka oznaka wstępna, jeszcze nie ma gwarancji, ale o, tu widać, tworzą się takie grube pączki i to raczej są pączki kwiatowe, tak na 90%, także obserwujcie odcinki, żeby nie przegapić kwitnięcia awokado. Dobra, ja już będę kończył, nie będę Wam truł, jeszcze potem jedny odcinek puszczę taki krótki z naświetlarki, co Wam tam chciałem pokazać. Nie zaglądałem tam przez kilka dni i zrobiła się dżungla. Okej, także łapa w górę, jeżeli Wam się filmy podobają, subskrypcja, dzwoneczek, jak zwykle. Na razie, cześć!